Polska nie jest prospołeczna. No i teraz przy wyborach problem, proszę Państwa, co będzie z tymi różnymi też firmami, które nie są prospołeczne. No bo tak, nie interesują się staruszkami, nie interesują się osobami niepełnosprawnymi. Co będzie z firmą Takto Finanse, Profi Kredyt, AASA, Mikrokassa, które są lichwiarskie i tylko o swoich procencikach myślą. Na lichwę. USA. No właśnie, i teraz zastanawiam się, czy Donald Trump po tym właśnie szczycie, bo jeżeli chodzi o symbol, to jest na pewno wydarzenie historyczne. Co do konkretów, to za chwilę przejdziemy. Czy Donald Trump po tym szczycie wyjdzie na człowieka, który no, dba o pokój na świecie, czy na człowieka, który układa się z przywódcą krwawego reżimu? No to Tomasz, tak naprawdę dowiemy się tego po rezultatach, które przyjdą z czasem pewnie, bo sama historyczność tego spotkania polega na tym, że w ogóle do niego doszło i się panowie Kim z panem Trumpem spotkali, ale to... I to w całkiem dobrych nastrojach. To widać, że sobie przypadli do gustu, co mnie chyba nawet nie dziwi, jeśli mam być złośliwy, ale jeżeli patrzymy na te rezultaty, na to porozumienie, które zostało podpisane, jest tak ogólnikowe, że trudno z niego wywnioskować, w którą stronę to pójdzie. Amerykanie, prawdę powiedziawszy, bez warunków wstępnych dla Kima zagrali, to znaczy... Po pierwsze, ogłosili, że nie będzie manewrów amerykańsko-południowo-koreańskich, bo to rozsierdzało reżim Kima. No i tak naprawdę Donald Trump, siadając do stołu jednego z Kimem, pokazał, że jest to przywódca równy jemu, na czym też na tej legitymizacji tego reżimu Kimowi zależało. A co z tego wyjdzie, nie wiadomo. Mamy mgliste obietnice Kima rozbrojenia nuklearnego, ale przyznam szczerze, że jakoś nie widzę tego. No bo umówmy się, że broń atomowa, którą tam już pewnie posiadają Koreańczycy, jest jednym z niewielu takich asów atutowych, tak? I gwarancji przetrwania reżimu, i gwarancji traktowania przez inne państwa na świecie poważnie Korei Północnej. Tak? No właśnie, jeżeli odpowiadają, które w trakcie podnoszą pytania, czy tak naprawdę nie zostało tych słynne zdjęcia z prób atomowych, prób nuklearnych, wyszczenia rakiet dalekiego zasięgu, czy one nie były tak sfingowane jak trzeba pokładać, że mają tą broń i lepiej się tej wersji trzymać. Żałuję bardzo, że nie mam gwizdka, bo bym już zakończył nasz mecz, bo dobiegł czas dobiegł końca. Czyli że z diabłem nie warto się umawiać, iść mu na rękę. Radio 24, zbliża się trzecia. Czas na najważniejsze informacje.